23 sierpnia 1939 roku to symboliczna data w historii XX wieku. W tym dniu Niemcy i Związek Sowiecki podpisały układ, który przesądził o losie nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. Pakt Ribbentrop-Mołotow otworzył drogę do II wojny światowej, która pochłonęła miliony niewinnych ofiar. Komunizm i nazizm doprowadziły do zbrodni, jakich w historii ludzkości nigdy wcześniej nie było. Rozpoczęły się masowe egzekucje, bardzo dużo osób zostało wywiezionych do obozów koncentracyjnych, tutaj z Ostrowca, z Kielc, z Radomia szły transporty bezpośrednio do Oświęcimia czy do obozu na Majdanku. Deportowano ludzi w głąb Związku Radzieckiego, w bydlęcych wagonach, w bardzo ciężkich warunkach, gdzie byli pozbawieni żywności, a także podstawowych środków do życia. Aby uczcić pamięć ofiar i przypomnieć o masowych deportacjach i eksterminacjach, Parlament Europejski 10 lat temu ustanowił Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Uroczyste obchody zostały zorganizowane po raz pierwszy w Warszawie w 2011 roku. Mimo upływu lat inicjatywa ta z trudem przebija się do świadomości społecznej. No nie, prawdę mówiąc, to dopiero pierwszy raz słyszę. Nie. Nie słyszałam. Nie, raczej nie. Nie słyszałam o takim święcie. W tym roku główne obchody Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych odbędą się w Estonii. Aby włączyć się w upamiętnianie ofiar, nie trzeba jechać do Tallina. Europejska sieć Pamięć i Solidarność zachęca, aby udostępniać i nosić w formie przypinki specjalnie zaprojektowany na tę okazję znaczek z napisem Pamiętaj 23 sierpnia. Potrzebę upamiętniania dostrzegają również Ostrowczanie. Przecież oni walczyli nie tylko dla siebie, ale i dla nas, żebyśmy mogli w wolnej Polsce żyć spokojnie i bezpiecznie. Oczywiście, że potrzebne, żeby upamiętnić historię naszych przodków, jak walczyły o wolność ojczyzny. No. Warto, chociażby, żeby dzieciaki nasze też pamiętały. Piętno totalitaryzmu trwale odcisnęło się na wielu polskich rodzinach. Mój ojciec był nawet w obozie w Dachau w czasie wojny. Niemcy go tam aresztowali i stracił zdrowie, życie, długo się leczył. No, po wojnie mój dziadek był członkiem AK, po wojnie długo szukał pracy na przykład, więc no, mamy takie doświadczenia w rodzinie. Liczne miejsca pamięci na mapie Ostrowca Świętokrzyskiego przypominają, że już od pierwszych dni wojny mieszkańców miasta dotknęły represje niemieckie, a po wkroczeniu do Ostrowca Armii Czerwonej rosyjskie. Na terenie miasta funkcjonował przejściowy obóz jeniecki, getto czy obóz pracy. Pomnik zlokalizowany przy ulicy Sandomierskiej, który przypomina nazwiska tych ludzi związanych z Ostrowcem, którzy ponieśli śmierć na nieludzkiej ziemi wskutek represji sowieckich i byli to w większości funkcjonariusze Policji Państwowej, którzy wykonując rozkazy opuścili nasze miasto przed wkroczeniem żołnierzy niemieckich. Próby fałszowania historii i rozmywania odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie i rosyjskie pokazują, jak ważna jest edukacja historyczna. Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych ma upamiętniać ofiary masowych deportacji i eksterminacji, ale również edukować Europejczyków i jasno pokazywać, kto był ofiarą, a kto katem.